Napaście, porwania, szantaże i kolejne oskarżenia. P. Diddy w końcu aresztowany. P. Diddy, raper oskarżony o wiele incydentów napaści na tle seksualnym, w tym ponad 15 lat fizycznego, seksualnego i psychicznego znęcania się nad swoją byłą dziewczyną, amerykańską piosenkarką Cassie. Według innych osób oskarżających, Combs wraz z dwoma innymi mężczyznami gwałcił dziewczynę dwie dekady temu, kiedy miała 17 lat. Producent muzyczny oskarżył go również o napaść seksualną i zmuszanie do spania z prostytutkami. P. Diddy nadal zaprzecza wszystkim zarzutom i nie przyznał się do winy. A jest jakaś szansa, że on jest niewinny, czy nie? Znaczy ja wiem, jak to wygląda, nie? Jak jest tyle zarzutów, ale chodzi o to, że na przykład Benjamin Mendy też był oskarżany o tam 15 gwałtów i go uniewinnili od wszystkich. Szczerze mała w chuj. A, bo na przykład masz coś takiego w Stanach Zjednoczonych, że oni czasami robią cyrk na tych rozprawach. Tak samo jak na przykład O.J. Simpson został uniewinniony, bo oni zrobili show w tym sądzie i to była taka bardziej sprawa. Jesteś rasistą, to powiesz, że jest winny. Nie jesteś, to powiesz, że jest niewinny. I jest tutaj szansa na coś takiego? Odmówili mu 50 milionów kaucji? No a to ja nie wiem, czy zawsze odmawiają, czy nie. On w chacie miał tunel prowadzący do jakichś pokoi tortur. Okej, okay, no dobrze, tylko wiesz, nadal na koniec dnia ja też znam ludzi, co się wieszają nad łóżkiem. Na jakichś dziwnych takich smyczach, linach, coś, jakieś tam BDSM. Nawet byście nie powiedzieli. Jest jedna bardzo znana osoba, która ma więcej wibratorów niż butów, a butów też ma całkiem sporo. I wiesz, no ale nie robi nikomu krzywdy, nie? Ta, natural ma wibratory analne. Ja to Marcin jest ciągle jakby. Marcin nie ma wibratora. Chyba, że se na niego siada, to nie wiem, ale to o tym nie wiem. P. Diddy jest na językach wszystkich od dłuższego czasu. Mężczyzna, który kiedyś był jednym z najpopularniejszych, najbardziej lubianych raperów. Osoba, która była postrzegana jako idealny biznesmen. Teraz wszystkie jego sekrety wychodzą na jaw. Po tym, jak wiele osób oskarżyło go o napaści seksualne, zobaczyliśmy dowody, nagrania CCTV, jego domy zostały przeszukane, P. Diddy w końcu został aresztowany. Jak jesteś jakąś osobą, co organizuje imprezy, to tam jest bardzo krucha linia. Ja nie mówię oczywiście o gwałcie czy o wykorzystywaniu dzieci, no bo to jest jakby skandaliczne, ale tam wszędzie, gdzie jest, masz jakieś kluby, puby i tak dalej, jest alkohol, są narkotyki, to takie jest bardzo środowisko przyjazne dewiantom szerokiej maści, nie? Aresztowany. I dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. 16 września w hotelu w Nowym Jorku P. Diddy został aresztowany. Jak widzimy na nagraniu, tuż po wejściu przez drzwi został odłączony od swojej grupy i zakuty w kajdanki. Mimo tego, że został oskarżony o handel ludźmi w celach seksualnych oraz transport w celu prostytucji, Sean mówi, że jest niewinny. Pojawił się w sądzie z prośbą wyjścia z więzienia po zapłacie kaucji, jednak sędzia odrzucił jego prośbę. P. Diddy będzie teraz... A w Stanach są takie więzienia, na przykład wiesz, że on ma w kurwę hajs, to ma lepiej? Nie, że coś się tam może kupić, coś mu mogą przemycić, więc na telefonie siedzi czy coś, czy nie? Oczekiwał na rozprawę sądową w więzieniu i tak naprawdę nie mamy... Czy on pewnie siedzi w takim więzieniu, co Czapo siedzi, że tam... Nawet z nikim się nie zobaczy, nie? Jeszcze daty. W internecie wraz z informacją, że Diddy w końcu został aresztowany po tylu latach oskarżeń. Tyle osób zaczęło mówić, co naprawdę dzieje się w jego ogromnych domach. Co naprawdę ma miejsce za zamkniętymi drzwiami. Po tym, jak zobaczyliśmy to okropne nagranie, gdzie Diddy atakuje swoją byłą partnerkę Cassie, w końcu jest aresztowany i nie może wyjść z więzienia, mimo tego, że mógłby zapłacić nawet największą kaucję. W internecie pojawiły się dokumenty, gdzie mamy dokładnie opisane oskarżenia. Ja całego dokumentu nie będę czytała, ma on 14 stron, tam jest wiele powtórzeń, jak to w takich dokumentach bywa, ale wybrałam te najważniejsze fragmenty. W dokumencie mamy napisane: od 2008 roku Sean Combs oraz inne znane oraz nieznane nam osoby były członkami i współpracownikami organizacji przestępczej Combs Enterprise lub Enterprise. Zajmowali się handlem ludźmi w celach seksualnych, pracą przymusową, transportem międzynarodowym. No ale dobra, oni mają kurwę hajsu. Jakby, jaki jest problem pojechać sobie tam, nie wiem, na kurę i sobie poruchać? Raz, że ruchasz sobie kurę, której nie przeszkadza, bo i płacisz pieniądze. Jakby, wiesz, masz, że tak powiem, kurewki każdego typu. Niskie,
Wysokie, chude, szczupłe, latynoski, europejki, nie, Rosjanki, Azjatki. Jakby po chuj musisz znajdować kogoś, co na ulicy mówisz, okej, okay, tego porwiemy i będziemy go gwałcić. Nie coś to, że każdego da się kupić, no ale ty de facto go nie kupujesz, tylko go porywasz, nie, czy coś. W celu prostytucji, przymusem i nakłanianiem do prostytucji, przestępstwami narkotykowymi, porwaniami, podpaleniami, przekupstwem i utrudnianiem działania wymiaru sprawiedliwości. Combs oraz inni członkowie i współpracownicy Combs Enterprises wykorzystywali władzę i prestiż roli Combsa w jego biznesie, aby zastraszać, grozić i zwabić kobiety do domu Combsa. Często pod pretekstem romantycznego związku stosowali groźby, używali siły i przymusu, aby skłonić ofiary do angażowania się w przedłużone akty seksualne z mężczyznami świadczącymi usługi seksualne. Combs nazywał takie wydarzenia freak-offs. I tutaj nie wiem, jak dokładnie powiedzieć po polsku, więc freak-offs jest to dosłownie to, jak to wszystko nazywał Combs i tutaj będzie bardzo dużo o tym. Są to... wydarzenia, dni, ulubiony czas P. Diddy'ego, podczas którego on właśnie angażował się w różne akty seksualne z kobietami, z mężczyznami, z osobami, które wcale nie chciały seksem, uczęszczać, tak? W tym. Zatrudniał do tego osoby właśnie pracujące w prostytucji, nagrywał je. No ja wam po prostu to może przeczytam. Combs aranżował, reżyserował i nagrywał takie wydarzenia. Z pomocą swoich pracowników przewoził prostytutki przez granice stanowe oraz międzynarodowe. Zdarzenia te miały miejsce regularnie. Czasami trwały wiele dni, często dotyczyły wielu prostytutek. Podczas freak-offów Combs rozdawał różne substancje dla ofiar, częściowo po to, aby były posłuszne. Ofiary były nagrywane podczas angażowania się w różne akty seksualne z prostytutkami. Po tego typu wydarzeniach Combs, jak i ofiary, zazwyczaj otrzymywali płyny dożylne, aby dojść do siebie po fizycznym wysiłku oraz zażywaniu narkotyków. Członkowie i współpracownicy, pracownicy ochrony, personel domowy, asystenci osobiści i inni pracownicy biznesowi ułatwiali Diddy'emu absolutnie wszystko. Między innymi rezerwowali pokoje hotelowe i zaopatrzali je w materiały potrzebne do freak-offów, takie jak narkotyki, oliwki do ciała, wszystkie lubrykanty, dodatkowa pościel. Pracownicy minimalizowali też szkody w pokojach, które miały miejsce po freak-offach. Organizowali też podróże dla ofiar oraz prostytutek, uzupełniali zapasy, To nie jest tak proste, jak jeśli ziomek ma staw jakichś ludzi, którzy zajmują się jakby doglądaniem i czuwaniem nad tym wszystkim, to niełatwiej jest przesłuchać tych ludzi z logistyki, którzy nie brali w tym, no wiesz, na przykład, wiesz, pytasz zioma, który, nie wiem, ktoś dupcył dziecko, i nie wiem, i coś się tam odjebało i on musiał to naprawić. To niełatwiej jest tej osoby zapytać, a nie tej, która dupcyła dziecko, bo się nie przyzna. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Patrzali jego we wszystko, co potrzebuje. Jak masz 200 tysięcy dolarów tam jecha, to jakim problemem jest bukowanie hotelu i kontakt z dwoma, trzema dealerami, jak oni w 5 minut czarterowali loty międzykontynentalne. Ale czarterowanie lotów międzykontynentalnych nie jest jakieś najcięższe na świecie. Jakbym miał zdolność, taką wiesz, że finansową, to podejrzewam, że mogę za godzinę lecieć gdzie chcę, nie? Dojadę do lotniska, już będzie na mnie samolot czekał, bo tak to wygląda. Czali mu też duże sumy gotówki, aby mógł zapłacić prostytutkom. Oraz zamawiali duże... No tak jak każdy, no jakby, bo to, jakby nie jest to czymś wow, że jak masz pieniądze, to możesz mieć samolot za 10 minut. No nie jest to nic ciężkiego. Jak masz hajs, no to robisz, no. To jest tak jak, nie wiem, mnie by było stać, żeby zamówić taksówkę i pojechać do Warszawy i ta taksówka będzie za 5 minut. Jakbym miał więcej pieniędzy, to by mnie, nie wiem, Lamborghini zawieźli. Jakby, no istnieją takie usługi, nie? Tylko musisz mieć hajs. Ilości płynów dożylnych. W marcu 2024 podczas przeszukań domów Combsa w Miami na Florydzie, Los Angeles w Kalifornii, organy ścigania skonfiskowały różne rzeczy, w tym narkotyki i ponad 1000 butelek oliwki dla niemowląt i lubrykantów. Combs utrzymywał kontrolę nad swoimi ofiarami, między innymi poprzez przemoc fizyczną, obietnice możliwości rozwoju zawodowego, udzielanie wsparcia finansowego oraz grożenie wstrzymaniem tego wsparcia finansowego. Monitorował ich dokumentację medyczną, kontrolował tym, gdzie mieszkają, dostarczał im różne substancje. Bił, kopał, rzucał przedmiotami w swoje ofiary, czasami nawet
ściągnął za włosy. Ataki te często skutkowały obrażeniami, których gojenie się trwało dni lub tygodnie. Ofiary uważają, że nie mogły odmówić jego żądaniom bez ryzyka dla własnego bezpieczeństwa finansowego oraz fizycznego. Bali się, że stracą pracę lub zostaną ukarani w postaci przemocy fizycznej i emocjonalnej. Combs wykorzystywał również nagrania, które wykonywał podczas freak-offs. Wymagał, aby ofiary były wytrwałe oraz milczały. Zdarzało się, że wymachywał bronią przed ich oczami, aby zastraszać i grozić. Podczas przeszukań organy ścigania znalazły broń palną i amunicję, w tym 3 AR-15 z zatartymi numerami seryjnymi, a także magazynek. Współpracownicy Combsa umożliwiali mu znęcanie się nad ofiarami. Postępowali zgodnie z jego wskazówkami dotyczącymi płatności finansowych dla ofiar, zwiększania lub tłumienia możliwości kariery ofiar oraz nabywanie narkotyków. Wszystko po to, aby ofiary pozostały w milczeniu. Po fizycznych atakach ze strony Didiego wiele ofiar musiało pozostać, że tak powiem, w ukryciu. Ponieważ na ich ciele były widoczne różne siniaki, zadrapania, Didi nie chciał, aby ktokolwiek widział takie osoby wychodzące, zranione, pobite z jego domu, apartamentu czy pokoju hotelowego. Dlatego też były zamykane w jego posiadłościach. No i było nagranie z kamer, jak jakąś laskę przeciorał po chodu hotelowym. Dopóki wszystko się nie zagoiło. Chciałabym podkreślić, że w tym oskarżeniu, w dokumentach sądowych, nie wiemy dokładnie, kto pozywa Didiego. Mamy napisane, że to jest po prostu kraj pozywający Didiego. Nie wiemy jeszcze, kim są osoby, które będą zeznawać. Widziałam, że wiele internautów ma ogromne nadzieje, że będzie to Cassie, ponieważ ona przeżyła z nim naprawdę bardzo dużo, prawdopodobnie ma dużo dowodów. Samo to nagranie z kamery CCTV, gdzie on ją atakuje, no właśnie, widać, że ją bije, ciągnie. No jest to straszne, przykre i mam nadzieję, że te dowody będą pokazane w sądzie. Nie będzie na to wytłumaczenia. Domyślam się, że Didi zatrudni jednak bardzo dobrych prawników, ale jak oni to wszystko wytłumaczą, no to nie wiem. Jeżeli chodzi o nagranie CCTV, nie można powiedzieć, że kobieta zgodziła się na to wszystko. Jednak jeżeli chodzi o te wydarzenia, które Didi nazywał freak-offs, no to może on się starać, domyślam się, że będzie się starał o to, aby przekonać wszystkich w sądzie, że osoby, które brały w tym udział, po prostu się na to zgodziły. Czy będą dowody na to, że się nie zgodziły, czy ktoś ma jakieś nagrania, czy ofiary będą na tyle silne i gotowe, aby zeznawać przeciwko niemu i nie bać się straty, nie wiem, pracy, pieniędzy, czegokolwiek, to zobaczymy. Czy to wszystko będzie pokazane na żywo, kiedy będzie w ogóle data rozprawy, tego jeszcze nie wiemy. Jednak według mnie bardzo dobrą wiadomością jest właśnie to, że Didi nawet po zapłacie kaucji nie może wyjść z więzienia. Będzie teraz tam przetrzymywany do czasu swojej rozprawy. No i ja osobiście mam nadzieję, że będzie to publiczna sprawa, że będziemy mogli to wszystko obejrzeć, że będziemy mogli zobaczyć, jak on się zachowuje, ponieważ Didi jest osobą bardzo taką, czy mogę powiedzieć, narcystyczną osobą, która widać, że uważa, że skoro ma pieniądze, to wolno jej absolutnie wszystko. Prawnik Didiego, Mark Agnifilo, powiedział, że... To jest wstyd być prawnikiem takiego człowieka, nie? Że Didi był zaskoczony aresztem. Podobno przyleciał do Nowego Jorku, gdyż miał zamiary, aby zgłosić się na policję ze względu na oskarżenia. Wypowiedź prawnika spotkała się z kontrowersją, ponieważ powiedział on, że Didi jest dobrym człowiekiem, niewinną osobą, która naprawdę planowała sama stawić się na komisariat i niepotrzebny był ten areszt w hotelu. Powiedział też, że... A jak taki Didi siedzi w więzieniu, to on ma jak mu zapłacić, czy mu mrożą wtedy konta? Taki niespodziewany areszt jest specjalnym zabiegiem ze strony państwa, aby mogli dalej pójść z rozprawą sądową tak, jak oni chcą, na swoich zasadach. Po areszcie Didiego wypowiedział się na temat tego, w jakich warunkach żyje jego klient, mówiąc, że są nieludzkie i zrobi on wszystko, aby jak najszybciej doszło do rozprawy sądowej. Jest to więzienie i nieważne, czy jest się osobą, która jest znana z dużą ilością pieniędzy, czy innym kryminalistą, wszyscy są trzymani w takich samych warunkach. On tutaj opowiadał o tym tak, jakby był zszokowany, że Didi nie dostał jakiejś specjalnej złotej klatki z wygodnym łóżkiem. Na koniec powiedział też, że wszystko leży w rękach państwa, no i oni chcą, aby jak najszybciej rozpoczęła się rozprawa sądowa, ponieważ od początku wszystkich oskarżeń Sean był gotowy, jest gotowy i będzie gotowy, aby udowodnić swoją niewinność. 24 września Talia Graves, która mieszka w Teksasie, złożyła pozew w Nowym Jorku. Oskarżyła Combsa i Josepha Shermana, byłego szefa ochrony Didiego, o podanie jej narkotyków, a następnie brutalne zgwałcenie
zgwałcenie i fizyczną napaść. Kobieta twierdzi, że gdy miała 25 lat, Combs wykorzystał jej związek z jednym ze swych pracowników, aby zwabić ją na spotkanie. Zadzwonił do niej w sprawie zatrudnienia jej chłopaka w Bad Boys i poprosił o osobistą rozmowę. Podczas spotkania podano jej kieliszek wina, który spowodował, że poczuła zawrót głowy i ostatecznie straciła przytomność. Gdy się obudziła, była związana, a obok niej siedział Combs i Sherman. Nagranie wykonane podczas jej nieprzytomności oraz ataku później miało być wydane na sprzedaż. Jej prawnik na konferencji powiedziała, że nie jest to jedyna kobieta, którą reprezentuje i takich ofiar jest więcej. Są to okropne oskarżenia, bardzo dużo zarzutów. Widziałam, że w internecie pojawiają się też zarzuty, ale takie nieoficjalne jeszcze, że jeżeli Didi jest oskarżony, to powinien być też oskarżony Jay-Z, Usher, Jennifer Lopez. Jest bardzo dużo celebrytów, którzy podobno w to wszystko są zamieszani i niestety pokazuje to znowu tą straszną stronę Hollywood, gdzie osoby, które mają gdzieś tam władzę, pieniądze, obiecują karierę młodym dziewczynom, młodym chłopakom i wykorzystują je, znęcają się wręcz nad tymi osobami, a te ofiary po prostu wierzą, że jeżeli przejdą przez to piekło, to czeka na nich jakaś kariera, duże pieniądze. Dajcie mi znać koniecznie, co myślicie na temat tej całej sytuacji. Wyczekujemy oczywiście rozprawy. Mam nadzieję, domyślam się, że może być ta rozprawa dosyć szybko, ponieważ on też będzie chciał, aby to wszystko szybciej się potoczyło. Nadal mówi, że jest niewinny, więc domyślam się, że będzie to dosyć długi proces sądowy, ale nie będzie to raczej moim zdaniem sytuacja, w której czekamy rok, dwa na rozpoczęcie takiej rozprawy. Więc czekamy, ja oczywiście będę wam dawać znać, jak się czegoś dowiemy. Dziękuję wam za oglądanie kolejnego materiału na moim kanale i do zobaczenia już w następnym. Pa, pa. Nie, po pierwsze są ci ludzie. Wszyscy. Brakuje trochę tutaj treści na zasadzie, co i kiedy się wydarzyło, tylko o, bo coś było i niby to zrobił i ktoś tam jeszcze ten, no pewnie musi ruszyć proces, nie? Na razie to takie wszystko poszlakowe to jest. No, skandaliczni są ci ludzie, obrzydliwi są. Ja wiem, jak masz hajs, to możesz też zamknąć mordę i se żyć normalnie. Jest tyle osób, które mają pieniądze i se żyją normalnie, a niektórym odpierdala. Jak ja bym miał w kurwę hajsu, to bym robił dobre rzeczy. Ale z racji tego, że mam mało, to po prostu jestem. Tak, czemu ludzie spokojnie potrafią zarabiać dużych pieniędzy? Robisz te imprezy? Ja myślę, że po prostu im się od dobrobytu w głowie Myślę, że to jest troszkę na zasadzie, że patrz, taka normalna osoba, nawet jak jest zamożna, nie? Ale nie wiem, prowadzisz firmę i nawet masz w kurwie pieniędzy. Tak, nie wiem, zarabiasz te 100 tysięcy złotych miesięcznie w kurwę hajsu. Tylko tak, musisz sobie wstać rano, tam pojechać jakiś biznes załatwić, może do biura, może, nie wiem, jesteś jakimś sprzedawcą. Jakby twój dzień też musi być ukierunkowany na to, żeby jakby podtrzymywać ten biznes, który masz. Nawet go rozwijać, ale powiedzmy, że tylko podtrzymywać. Nie wiem, musisz sprawdzić, co u twoich pracowników, musisz sprawdzić, jak pracują i tak dalej, i tak dalej. Ale, a ci ludzie, którzy mają takie miliony i mogą na przykład przez 2 miesiące nic nie robić, bo nie wiem, bo oni raz za jakiś czas podpiszą jakiś kontrakt, czy nie wiem, czy z kimś porozmawiają, w czymś będą pośredniczyć, to im po prostu chyba od wolnego czasu odpierdolą. Jeżeli masz kurde wolnego czasu, masz, nie wiem, wszystkie samochody, jakby nie masz też takiego celu na zasadzie, o, jak będę, nie wiem, więcej pracował, czy będę miał lepszy okres, to sobie kupię lepszy samochód. Zmienię sobie mieszkanie. Bo już de facto nie ma tak drogich rzeczy, jak masz te, nie wiem, 500 milionów dolarów, żeby coś powiedzieć, to już nie ma tak drogich rzeczy, żebyś sobie nie mógł kupić. Ferrari, no to Ferrari 130 kupisz i nie odczujesz. Jak chcesz Bugatti, pójdziesz sobie kupisz Bugatti. Chcesz dom, kurwa, w Beverly Hills, masz Beverly Hills. Możesz mieć na Punta Canie i na Hawanie, jak ci Fidel Castro, czy tam, ja chuj wie, jak ten następny się nazywa, który teraz jest tym, w tej partii komunistycznej, bo Fidel, potem Raul był, no chuj, jakoś się tam nazywa. To jak ci pozwoli, to nawet Hawanie kupisz. Chcesz lecieć na wakacje, no to nie jest tak, jak każdy człowiek, że musisz sobie zaczekać na odpowiedni okres, nie wiem, uzbierać pieniądze, nie wiem, dostać wolne. Chcesz wakacje? Dzwonisz, poproszę samolot do Nowego Jorku lecimy, nie? Chcesz zakupy w Paryżu, to robisz je za 10 minut, nie? Jedyne, co cię ogranicza w takim życiu, to, nie wiem, godziny zamknięcia przybytków, do których chcesz przybyć. I myślę, że wtedy ludziom odpierdala, nie? Ich kusi zakazany owoc, po co chodzić na dzień? Nie chcą jakieś przestępstwa robić. Tylko zauważ, że dobra, zakazany owoc, ale zakazanym owocem też jest zajebać coś w sklepie, nie? Czy posprejować pociąg jakimś tagiem twoim. To też jest
legalne? Czemu ci ludzie zawsze muszą się skupiać na tym, że gwałcić dzieci albo kobiety, sprawiać komuś przykrość? Ty możesz przestępstw, możesz i wykroczeń popełnić. Nie wiem, ja mogę wziąć samochód i skatować ten samochód pod Dekatlonem. Popełniam wykroczenie. Nie powinienem tego robić. Ale miałem ochotę, nie? Miałem ochotę, to sobie pokręciłem bączki dookoła słupa i nawet się zawinąłem na tym słupie. I co? Nie ma co ukrywać, ten Didier zawsze był złym człowiekiem, gangsterem, jakby tego nie nazwać, więc to, że jest bogaty, to nie zmienia jego światopoglądu. Nie wiem, stary, to jak mogą w takim kraju jak Stany Zjednoczone pozwolić, że taki koleś, bo wiesz, teraz jest łatwo powiedzieć, a to wszyscy wiedzieli, że on jest zły. A to wiadomo było od zawsze. Jak było wiadomo od zawsze, to w którym momencie on tak na szczyt doszedł? Zapewne jak zrobisz wszystko, to szukasz czegoś, co cię ruszy. No nie wiem, no jakby nie mam czegoś takiego, nie? Może trzeba też mieć jakieś predyspozycje psychiczne do tego, nie? I może wielu z was na przykład to ma, czy z nas nawet, ale z racji tego, że nie macie możliwości, to nie możesz ulec pokusie, jeśli nie ma pokusy. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Czyli na przykład, to jest tak proste, jak wytłumaczyć, nie możesz wiedzieć, czy byś zarobił $1,000,000, gdyby tutaj leżał, że podchodzisz, bierzesz i wychodzisz, nie wiesz, jak byś się zachował do momentu, kiedy nie leży. Więc jak nie leży, to ty nie wiesz, jak byś się do końca zachował. Albo nie możesz wyruchać twojemu koledze żony, bo na przykład żadna żona twojego kolegi ci tego nie zaoferowała, nie? Więc de facto możesz jakby to analizować pod tym względem, że nie, no ja bym tego nie zrobił, nie? No ale do momentu, kiedy się nie pojawi opportunity, to nie możesz wiedzieć, co byś zrobił. Rozumiesz, o co chodzi?